Obchodzony 8 marca Dzień Kobiet z biegiem lat nabiera nowego znaczenia. Kobiety świętują nie tylko symbolicznie. Owszem, nadal są kwiatki i czekoladki, ale są też akcje profilaktyczne i prozdrowotne. Dzień Kobiet to bowiem dobra okazja, żeby panie pomyślały w końcu o sobie. Fatima Orlińska. Zamiast kwiatka profilaktyka. Z takiego założenia wyszło dziś wiele kobiet. W kilku miastach województwa z okazji Dnia Kobiet od poniedziałku trwa Tydzień Kobiet, w ramach którego zorganizowano nieodpłatne badania profilaktyczne, na przykład mammografię. Ostatnio jednak jest więcej badań ze względu na poszerzenie przedziału wiekowego, czyli od 45 roku życia do 74. To jest o 5 lat w każdą stronę jest dłuższy ten okres. Co wcale nie oznacza, że na co dzień kobiety badają się chętnie. Wiele o profilaktyce nie pamięta, a każdego roku w Polsce diagnozę raka piersi słyszy kilkadziesiąt tysięcy kobiet. Dlatego samo badanie powinno być rutyną. W Dniu Kobiet kobiety przypominają kobietom, jak wykonywać je poprawnie. Oglądamy dokładnie swoje piersi i to są te trzy podstawowe pozycje. Jak mamy ręce właśnie na pasie, wzdłuż i za głową. Wtedy oglądamy wszystko dokładnie. Potem delikatnie przyciskamy naszą brodawkę, czy nie ma jakiejś wydzieliny. Jak już obejrzymy, dotkniemy właśnie te nasze brodawki, badamy swoją pierś krok po kroku. I takie badanie powinniśmy zrobić raz w miesiącu, 7 dni tak najlepiej po okresie, bo wtedy te nasze piersi są jak najbardziej normalne. Raz w roku każda kobieta powinna profilaktycznie wykonać również cytologię. Badanie pozwala na wykrycie nowotworów takich jak szyjki macicy, trzonu macicy i jajnika. Cytologia może być także pomocna w diagnostyce endometriozy, coraz częściej dotykającej kobiety w każdym wieku. To choroba przewlekła, wpływająca na funkcjonowanie całego organizmu. Często jest to gdzieś diagnozowane jako IBS, czy to jest jakieś SIBO, natomiast pacjentka tak naprawdę cierpi z powodu tych zmian, które są wywołane stricte takimi naciekami bądź guzami na przewodzie pokarmowym. I ta cała motoryka, począwszy od przewodu pokarmowego jamy ustnej do końca, czyli do tego sposobu wypróżniania, to jest wszystko zaburzone. Na co dzień niewiele z pań pamięta, że często rutynowe zabiegi, na przykład kosmetyczne czy upiększające, mogą nieść za sobą zagrożenie, a nawet ciężkie powikłania chorobowe. Dlatego przynajmniej raz w roku warto wykonać pakiet badań w kierunku wirusowego zapalenia wątroby i żółtaczki.